RODO, rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych 2018. 25 maja 2018 wchodzi w życie tzw. RODO, unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które zastąpi dotychczasowe przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO są stosowane bezpośrednio i nie wymagają uchwalenia przez Polskę dodatkowych przepisów w ramach polskiego prawa. Cele RODO. Ujednolicenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Obowiązek rejestrowania wszelkich czynności przetwarzania, takie jak korzystanie z danych dokonywanych w przedsiębiorstwie. Kontrola nad wykorzystaniem danych osobowych obywateli przez inne podmioty, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Wprowadzenie realnego nadzoru nad korzystaniem z danych osobowych osób fizycznych. Możliwość żądania usunięcia danych z konkretnych rejestrów i baz. RODO zakłada zwiększenie kar dla przedsiębiorstw niestosujących się do nowych przepisów. Kary te mogą sięgać aż do 20 milionów euro. Spółdzielnia mieszkaniowa również jest przedsiębiorcą, dlatego zmiany te dotyczą również tej jednostki. Nowa sytuacja wprowadza duże zamieszanie w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych, które dopuszczają się bezpodstawnego przetwarzania danych osobowych mieszkańców. Czujesz, że Twoje dane osobowe, dane wrażliwe są zagrożone lub ujawnione? Zgłoś się do GTW and Partnerzy. Zajmujemy się interwencją i weryfikacją co do przestrzegania Twoich praw w Twojej spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.